Proszę Państwa, witam w drugiej części naszych dopołudniowych czwartkowych obrad. Przypominam, forum etyczne jest poświęcone moralnemu statusowi zwierząt i naszym kolejnym referentem będzie pan profesor Paweł Sajdek. Przedstawiam pana profesora i pan profesor nam opowie o idei ahimsy, czyli etyce niekrzywdzenia ich istot żywych. Panie profesorze, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Czy słychać mnie dobrze? Ten mikrofon działa? Idea ahimsy. Chciałem wziąć taki temat, żeby na chwilkę przeskoczyć z naszej kultury i z naszych problemów do Orientu. I tak zacznę może, żeby orientalnie zabrzmiało, od takiego cytatu. Cytat jest, pochodzi z Mahabharaty. Ahimsa paramo dharmas, tatha ahimsa paro dhammaha. Ahimsa paramo danam, ahimsa paramo tapaha. Ahimsa paramo yajnas, tatha ahimsa param balam. Ahimsa paramam mitram, ahimsa paramam sukham. Ahimsa paramam satyam, ahimsa paramam shrutam. Oczywiście przetłumaczę też. W tłumaczeniu brzmi to: ahimsa jest najwyższym prawem i najwyższym samoopanowaniem. Ahimsa jest najwyższym darem. Ahimsa jest szczytem ascezy i najwyższą mocą. Ahimsa jest szczytem przyjaźni. Ahimsa jest najwyższym szczęściem. Ahimsa jest najwyższą prawdą. Ahimsa jest najwyższą nauką. Co to jest ta ahimsa? Ahimsa, idea, która przeniknęła wszystkie praktycznie kierunki myśli i religii indyjskich, przenikła również do współczesności, do idei wyznawanych i w praktyce realizowanych przez polityka o imieniu Mohandas Karamchand Gandhi, znanego wszystkim jako Mahatma, chociaż on sam nie cierpiał tego sformułowania, tej nazwy. Słowo ahimsa pochodzi od rdzenia sanskryckiego hins, to znaczy krzywdzić, wyczynić krzywdę. I opatrzone jest tak zwanym aprywatywnym, czyli tym a, które mamy w naszym moralny ahimsa, czyli nie krzywdzenie, nie czynienie krzywdy. Zanim dojdziemy takim kolistym szlakiem na powrót do Gandhiego i do jego idei satyagrahy i ahimsy, zacznijmy od źródeł. Mohandas Karamchand Gandhi urodził się w Gujaracie, a w Gujaracie były silne wpływy starodawnej religii indyjskiej, z religii, filozofii, systemu estetycznego zwanego dżinizmem. Dżinizm, nie jest to miejsce tutaj na wykład o dżinizmie, tak króciutko tylko powiem, że wiodącą ideą dżinizmu była idea duszy, która wzajemnie oddziaływała z pięcioma kategoriami nieuduchowionymi, nieświadomymi, tak zwanymi ajiva, czyli przestrzenią, czy eterem, akasha, dharma, zasadą ruchu, adharma, zasadą bezruchu, czyli spoczynku, kala z czasem i pudgala materią. Wszechobecna była dusza. Ciekawy jest to system ateistyczny poza tym. Dusza, która jest różnie rozłożona w różnych miejscach tego świata, od minerałów aż do świadomego człowieka. Od pewnego pułapu uduchowienia, uduszewienia właściwie powinienem powiedzieć, obowiązuje zakaz zabijania, zakaz krzywdzenia. Nie dotyczy to minerałów i roślin po prostu. Od owadów w górę już obowiązuje. Dlatego wyrzeczenie się zabijania, ahimsa, jest jako pierwszy postulat etyczny dżinizmu. Pośród pięciu zasad to jest wyrzeczenie zabijania, kradzieży, kłamstwa, stosunków seksualnych i własności. Dżiniści podzielili się szybko na dwie wielkie gałęzie, jedna zwana Śwetambara, ci, którzy się ubierali na biało, i drudzy, którzy się nazwali Digambara, czyli odziani w stronę świata. Możemy sobie ten strój wyobrazić, jeszcze teraz takich golasów czasem widuje się na ulicach przemykających, no to już policja nie pozwala. Doszli też do pewnych skrajności. No, taki rzetelny dżinista
nie tylko nie zadaje gwałtu i nie zabija, ale również chodzi z maseczką na ustach, żeby nie połknąć owada. Chodzi z miotełką, którą zmiata piasek przed sobą, żeby nie nadepnąć owada, jakiegoś mrówki. Przecedza wodę, żeby nie połknąć owada, który się tam utopił. Wyrzeka się uprawiania ziemi. No bo jak się pługiem jeździ po ziemi, zawsze się tam jakiegoś, jako rzeczownicę zabije, prawda? Tak wygląda etyka dżinijska. Ona jest dość mechaniczna, mechanistyczna, jak to nazwać. Nie wynika ona ze specjalnego ciepła czy życzliwości do natury, może zbyt surowo sądzę dżinistów, ale tak to jakoś wygląda. To ciepło i ta życzliwość przyszła dopiero w religii równoległej do dżinizmu, równolegle się rozwijającej. Założycielem dżinizmu był Dżina Mahavira, to jest mniej więcej ten sam okres, kiedy rozwijał się buddyzm i o niego mi właśnie chodzi. Budda, który według wierzeń hinduskich z kolei, hinduizm traktuje go w niektórych wątkach swoich jako kolejną awatarę Wisznu, która przyszła po to, żeby powstrzymać ofiary krwawe ze zwierząt, ofiary wedyjskie. Ponieważ pierwotna religia wedyjska, jak wiadomo, to była hekatomba krów właśnie, te święte krowy. Krowy ginęły masowo w czasie ofiar. No, traktowano to, tak jak tu pani profesor w poprzednim referacie tak troszkę usłyszałem, traktowano to jako pewne wyzwolenie, bo ta krowa i to zwierzę, które padało ofiarą, miało iść prosto ku niebu i zyskać szczęśliwe życie. No tak czy inaczej, nie pytano je tutaj o zdanie, czy życzą sobie tę wycieczkę odbyć, czy nie. Budda miał, no oczywiście to jest tylko i wyłącznie pewien kompromis z religią, która już istniała, rozwijała się, trzeba było coś z nią zrobić, no to oswojono tego Buddę i włożono w hinduizm w ten sposób. Jednakże buddyzm już głosi ahimsę, niezabijanie i niekrzywdzenie z racji miłosierdzia i z racji okazania miłości i życzliwości wszelkiemu stworzeniu. Dotyczy to zwłaszcza drugiemu z dwóch wielkich gałęzi buddyzmu, bo i buddyzm się podzielił na tak zwany mały wóz i Hinayanę i Mahayanę i wielki wóz. Zwłaszcza w tym drugim odłamie Mahajany, w którym, żebym ja tu widział czas troszkę, tak, w którym istnieje instytucja nawet tak zwanego bodhisattwy, czyli tego, który cofa się przed przyjęciem ostatecznie wyzwolenia tylko dlatego, żeby najpierw wyzwolić wszystkie istoty żywe. Przygotowałem tutaj taki drobny cytacik, ślub bodhisattwy. Oto biorę na siebie brzemię wszystkiego cierpienia. To moje postanowienie niezłomne. Wytrwam w nim, nie odwrócę się i nie zechcę ujść, nie uchylę się i nie zadrżę, nie ulęknę się, nie przerażeniu ulegnę, nie cofnę się i nie poddam zwątpieniu. I tak dalej, i tak dalej. Bodhisattva, który nie przyjmuje wyzwolenia ze względu na istoty inne, na istoty, którym współczuje. Paradoksalnie w buddyzmie idea ahimsy nie była tak ostro stawiana jednak jak w dżinizmie. W dżinizmie, w którym było to bardzo, jest do dzisiaj, dżinizm się nie reformował nigdy. Dżinizm jest taki, jaki był te 600 lat przed Chrystusem. Natomiast buddyzm musiał iść na pewne kompromisy. No, dieta wegetariańska, dobrze, no ale co mają zrobić z dietą wegetariańską Tybetańczycy albo Mongołowie? Doprawdy tam w tych rejonach roślinności za dużo nie ma. Jedynym źródłem pożywienia jest pokarm zwierzęcy. W Tybecie załatwiono to w ten sposób, że człowiek zjada zwierzęta, ale też po śmierci pozwala zjeść siebie. To znaczy zwłoki ludzkie wystawione są później na żer dla ptaków, czyli są niejako oddane naturze. No, znana jest też historia, jeżeli jesteśmy przy buddyzmie, historia słynnego
cesarza Asioki, III wiek przed Chrystusem. Nawet nakręcono o nim jeden film bollywoodzki, prawda, którym grał sam Shah Rukh Khan. Bardzo zachęcam do oglądnięcia, piękny film. Pokazane tam jest przede wszystkim, jak cesarz dochodził do władzy. Bardzo prosto, to jeżeli tata umarł, to należało, no, wbrew ahimsie wszelkiej, wyrżnąć wszystkich swoich braci po prostu, nie? Dla dobra pro publico bono, dla dobra państwa, żeby nie było zamieszek o to. Najpierw oczyścić pole, później się zdobywało władzę. Taka kolej rzeczy istniała. No, nasz Bolesław Krzywousty też miał z bratem Zbigniewem kłopoty i musimy to zrozumieć. Później ów, chciałem powiedzieć Shah Rukh Khan, ów król Asioka przeżył pewne nawrócenie. To było po podboju takiego narodku niewielkiego Kalingów, który też wytrzebił do ostatniej istoty ludzkiej. To było, jak on pisał, około 100 tysięcy istnień ludzkich, które zobaczył później ogrom morderstwa, którego dokonał, no, ruszyło go sumienie. Od tej pory mówi się, przyjął buddyzm. To nie całkiem tak. No, przyjął jakby dharmę buddyjską. Zaczął wypisywać różnego rodzaju edykty. To są edykty skalne, pierwsze świadectwa piśmiennicze, zresztą w Indiach, ponieważ one przetrwały, poza tym pisano tam na jakichś liściach, nie liściach, to wszystko ginęło potem, a to, co na skale zostało, w paru językach, w którym określał się jako król miły bogom, który od tej pory postanawia szerzyć ideę niekrzywdzenia, nie używania przemocy i tak dalej, i tak dalej. Nawet zreformował kuchnię u siebie na dworze i zamiast potraw mięsnych były roślinne, a zamiast polowań jako ulubionej rozrywki królów wprowadził tam jakieś medytacje czy coś takiego. No, to nie znaczy, bez przesady, żeby zrezygnował z takich instytucji jak kara śmierci, jak wojsko, czy to on był państwowcem jednak, prawda? Taka była historia tego Asioki. Mówię o nim specjalnie dlatego, że jeden z tych edyktów, do którego wrócę na samym końcu mojego wystąpienia, zawiera pewne zdanie zacytowane z Mandukya Upanishad, które widnieje pod godłem Indii. Te trzy twarze lwa, prawda, i pod spodem napis. Do tego wrócę za chwilkę. Tak wyglądała sprawa z buddyzmem. Buddyzm, dżinizm to są religie, które w Indiach praktycznie wygasły. Znaczy, dżinizm jeszcze tli się, tam niewielki procent, więcej jest chrześcijan w tej chwili niż dżinistów w Indiach, ale jeszcze jest kontynuowany. Natomiast buddyzmu praktycznie nie ma. I to bardzo na to zwracam uwagę, ponieważ jest strasznie dużo jakichś dziwnych nieporozumień i mitów. Słyszałem w telewizji i w radio parokrotnie, Indie, które są przecież buddyjskie, nigdy w życiu. Indie od 1000 lat nie są buddyjskie. Faktem jest, że przez 1000 lat jakiś tam buddyzm działał i tam powstał zresztą właściwie na terenie Nepalu dzisiejszego. Ale pod wpływem polemik, nie prześladowań religijnych, polemik, były i dynastie buddyjskie, ale polemik przegrał te polemiki. Buddyzm był po prostu nieteistyczny i niereligijny. To się Hindusom nie podobało. Hindusi są religijni i muszą się do kogoś modlić i muszą mieć jakieś osobowe relacje z bóstwem. Buddyzm zniknął w Indiach praktycznie. Jest w tej chwili paru mnichów, którzy obsługują stupy sanchi czy tego rodzaju ośrodki, no i trochę imigracji z Tybetu po tym, co Chiny zrobiły, musieli gdzieś uciec, ale rodzimych buddystów praktycznie nie ma. Znaczy, mówię praktycznie, bo w Polsce też mówię, są buddyści, nie? No są, no, tylko że to nie jest religia już w tej chwili rodzima. Tak, religią dominującą w Indiach jest religia, która nazywa się, jak wiadomo, hinduizmem. Hindusi do XIX wieku nie byli świadomi tego, że są hinduistami w ogóle, ale im to Anglicy uświadomili w sposób właściwy. To jest właściwie zbiór wielu religii, ale idea ahimsy znów przesyca wszystkie te odłamy dość silnie. Oczywiście
też nie bezwyjątkowo, bo są kulty i sam byłem ich świadkiem na północy Indii, w Uttar Pradesh, w których mordowano koziołki, takie ładne, śliczne koziołki, rogi na złoto i malowali wstążka na szyję i ucinano im głowy i tak dalej. To są te krwawe kulty bogini Kali, no, które niestety, ale pochłaniały przynajmniej również ofiary ludzkie kiedyś. Nie? To jest straszny kult, kult bogini Kali w postaci Durga, tej trudno przestępnej. Ale mówimy o pewnej przeciętnej, nie? Bo to tak jakbyśmy, ja wiem, no, należy patrzeć od tej strony większościowej, jednak w większości ta ahimsa jest ideą dominującą. Przybiera ona różne formy. Ja skupiłbym się tutaj na tym, co tak najbardziej implantowało się jakoś w mentalność naszą, jako typowo indyjskie, to znaczy yoga klasyczna. Yoga klasyczna. W Yoga Sutrze, bardzo Państwa zachęcam, jeżeli ktoś chciałby się zainteresować, Leon Cyboran dokonał przekładu, były pracownik, no były po świętej pamięci już, KUL, Leon Cyboran, Yoga Klasyczna, wyszło w Bibliotece Klasyków Filozofii zresztą, jako chyba jedyna pozycja z dziedziny filozofii indyjskiej. Yoga Klasyczna, sutry, Yoga Sutry z komentarzem. Tam w jodze znajdziemy 5 zasad moralnych, które przypominają w dużym stopniu te dżinijskie, a więc pierwszym z nich jest ahimsa, pierwszym z nich jest niekrzywdzenie. Drugim jest satya, czyli prawda, asteya, prawda w sensie umiłowanie prawdy, prawdomówność, asteya, poszanowanie własności cudzej, brahmacharya, czyli celibat, aparigraha, nieposiadanie, czyli ubóstwo. Tu trzeba pamiętać, że są to wymagania stawiane joginom. My mamy taki odruch, że etyka jest zawsze, no, jakoś ogarnia wszystkich równo, tak jak prawo jest równe dla wszystkich. Nie, tutaj jest zupełnie inna opcja. Jest podział na warny, na klasy, na stany, na kasty, na w końcu tych, którzy praktykują jogę i tych, którzy nie praktykują. To jest zupełnie różne rodzaje etyki. Dlatego te 5 dotyczą przede wszystkim jogina. I to, co w tej chwili przeczytam z Yoga Sutra Bhashi, również dotyczy przede wszystkim joginów. Myślę, że cytat będzie o wiele bardziej na miejscu niż moje przytaczanie go z pamięci. Czytam według przekładu tegoż Leona Cyborana. To jest Yoga Sutra 2.30, jeżeli ktoś by chciał znaleźć. Na zasady moralne, czyli to jest tak zwane yama, powstrzymanie, składają się, i tu właśnie wymieniane są ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha. Spośród i Yoga Sutra Bhashya, czyli komentarz do tego. Spośród tych zasad moralnych niekrzywdzenie, czyli ahimsa, polega na niezłośliwości, niedokuczliwości w stosunku do jakiejkolwiek istoty, w jakikolwiek sposób i kiedykolwiek. A pozostałe zasady moralne i praktyki ascetyczno-mistyczne, tak zwane niyama, mające to niekrzywdzenie za podstawę, za korzeń, dosłownie mula, praktykuje się dla wytworzenia tego stanu niekrzywdzenia z całkowitym nastawieniem się na wytworzenie tego stanu niekrzywdzenia. Stosuje się je dodatkowo tylko dla wytworzenia czystej formy tego niekrzywdzenia. Zgodnie z tym powiedziano, zaprawdę ten oto bramin, im więcej chce praktykować reguł ascetyczno-mistycznych, tych wrata, tym bardziej się uwalnia spęd patologii, czyli nidana. Krzywdzenia wytworzonych przez nieskupianie się, lenistwo duchowe, pramada, i wytwarza owo niekrzywdzenie w czystej postaci. Tu trzeba pewne zastrzeżenie uczynić, prawda? Bo ktoś powie, no dobra, ja nie krzywdzę, ale tak jak mi ktoś opowiadał, tutaj mówiłem jednej pani, nie krzywdzę, czyli nie spożywam wszystkich stworzeń, którym nie jestem, których jestem w stanie spojrzeć w oczy. Bardzo fajna reguła,
wyklucza to kurczaki i ryby i tak dalej. To nie sposób oczy spojrzeć, oko jedno może z boku, nie? No ale już wyklucza wieprzowinę, wołowinę i tak dalej. Chodzi o te zastrzeżenia właśnie, o te ograniczenia, prawda? I tu komentarz do Yoga Sutry 2.31 brzmi tak. Spośród zasad moralnych niekrzywdzenie, ahimsa, ograniczone jest kastą, jati. Na przykład u rybaka jest tylko krzywdzenie ryb, a nie ma krzywdzenia innych istot. To samo ograniczone jest miejscem, na przykład nie będę zabijał w świętym miejscu kąpieli, tirtha. To samo ograniczone jest czasem, na przykład nie będę zabijał w 14 dniu księżycowym, w dniu dobrego omenu, tak zwane, w dniu dobrej wróżby. To samo u tego, co już zaprzestał wyrządzać krzywdę, w tych trzech wypadkach może być ograniczone okolicznością, tak zwaną samaya. Na przykład zabiję dla bogów lub braminów, a nie z innych względów. To samo odnosi się do wojowników, którzy wyrządzają krzywdę tylko w walce, a nie w innym wypadku. Niezależnie od tych kasty, miejsca, czasu i okoliczności, czyli pod każdym względem niekrzywdzenie i pozostałych zasad winno się przestrzegać na wszystkich stopniach, w stosunku do wszystkich istot, pod każdym względem, bezwyjątkowo i na wszystkich stopniach rozwoju. Oczywiście, o ile się jest joginem. Jak to wygląda w praktyce? Tak dodam jeszcze mam ile? Jeszcze chwilę, tak? W praktyce wygląda to tak, że przede wszystkim przeżyłem duży szok. Ja byłem pierwszy raz w Indiach, to było wiele lat temu, wiele. Kiedy zobaczyłem, że tam w ogóle nie można zjeść mięsa. Ja wtedy byłem mięsożerny jak najbardziej i no, przyszła Wielkanoc, tam byłem na studiach zresztą i głupiej szynki nie można dostać, nie było mowy. Znaleźliśmy w końcu jeden jakiś sklep w jakiejś bardzo zapadłej dzielnicy Delhi, w którym był muzułmański rzeźnik z twarzą rzezimieszka zresztą, czuł, że to nie pasuje do tego otoczenia jakoś i coś tam kupiliśmy, ale to było strasznie trudne. Nie było w ogóle w głowie u Hindusów jedzenie mięsa wtedy. Później się to strasznie zaczęło zmieniać. Ostatni raz, jak byłem w Indiach, szynkę można dostać na stacjach benzynowych, w takich ładnych opakowaniach. To było nie do pomyślenia kiedyś zupełnie. Nie? Także tam się też obyczaje zmieniają i też ta mentalność powoli wygasa. Mówię o środkach miejskich, nie mówię miastach, o wsiach, bo tam jest zupełnie inny świat. Należałoby tu jeszcze wspomnieć o jednym. Jest taki utwór, który na pewno Państwo słyszeli o nim, zwana Bhagavad Gita, w którym niejaki Arjuna prowadzi dialog z wstąpieniem, z awatarą Boga Wisznu, z Krishną. Sytuacja jest dziwna, bo Arjuna ma prowadzić walkę i każe wyprowadzić swój wóz między wojska, patrzy na tych, z którymi ma walczyć i odechciewa mu się walki. My sami znajomi, koledzy, nauczyciele, tacy. Mówi, nie będę walczył, wolę o miejsce, żeby raczej odejść i nie walczyć. Co robi Bóg Najwyższy w tym momencie, Krishna? Mówi, nie mazgaj się, nie bądź niemęski. Jesteś rycerzem, chwyć za łuk i walcz, bo to jest twoja dharma. Tutaj specjalnie cytuję to, ten kawałeczek przytaczam, żeby popatrzeć, jaka jest etyka indyjska, jak ona jest rozłożona po prostu na tak zwaną varna dharmę, na swadharmę, na dharmę, która jest przypisana pewnej grupie społecznej. To, co jest dobre dla bramina, to nie jest dobre dla kszatrii. Prawda? To nie jest dobre dla kszatrii. I jakoś dziwnym trafem, wspomniany na początku, i tu już zapętlam ku końcowi powolutku, ów Gandhi, jego ulubioną lekturą była właśnie Bhagavad Gita. On to wszystko uduchowił, przeniósł na plan walki duchowej i tak dalej, i tak dalej. Fakt pozostaje faktem. No, Bóg zagrzewa do walki wojownika, do zabijania jak najbardziej. Nie? Zginą w tej walce wszyscy później. Zresztą wszyscy. Na bazie ahimsy wyznawanej przez Gandhiego jako metody walki politycznej również, to są słynne hartale, w których bito ludzi do nieprzytomności i następni przychodzili i następni dawali się bić, nie używając przemocy, co było coś bardzo imponującego.
Na tym gruncie zaczął się ruch w Europie non-violence, późniejsze wszystkie te nurty pacyfistyczne i tak dalej, które mało przypominają swój oryginał. Ja tylko przytoczę jedno zdanie Gandhiego, jedno bardzo ważne zdanie Gandhiego co do niestosowania przemocy i pacyfizmu, czyli zastosowania ahimsy społecznie. Genis w ogóle nie stosował na skalę społeczną ahimsy. Ahimsa była tylko i wyłącznie przypisana jednostce, a szczytem jej było zagłodzenie się na śmierć. Zresztą to był szczyt etyczny. Prawda? Natomiast tutaj postawę niekrzywdzenia i wyrzeczenia się przemocy może mieć tylko silniejszy wobec słabszego. Silniejszy wobec słabszego, nie słabszy wobec silniejszego, bo to jest tchórzostwo. To nie jest żaden pacyfizm, prawda? Żadne inną violans. Silniejszy może się wyrzec, bo ma się czego wyrzekać. Dlatego Gandhi powiedział o naszej kampanii wrześniowej, to było prawie ahimsa. Prawie ahimsa. A dlaczego my jesteśmy silniejsi, skoro nas pałują i skoro padamy tutaj pod pałkami policyjnymi, tak jak było to w czasie Hartalów? Dlatego, że po naszej stronie jest prawda. I to jest właśnie, znak, że mam kończyć już, ale jeszcze dwa słowa. Dlatego, że po naszej stronie jest prawda, a prawda daje nam siłę. I tutaj właśnie chciałem zakończyć tym, co jest napisane pod godłem indyjskim. Satyam eva jayate. Prawda i tylko prawda zwycięża. Tylko prawda zwycięża. Dlaczego? Bo prawda jest, a nieprawdy nie ma. Dlatego, że wyraz satya sanskrycki pochodzi od sat, będący. Prawda to jest to, co jest. To nie jest adequatio rei et intellectus, to nie jest w porządku poznawczym, tylko w porządku bytowym. Prawdą jest to, co jest. Dlatego my, przylgnąwszy do prawdy, jesteśmy zwycięzcy. Bo jesteśmy. Dlatego jako ci, którzy są z prawdą, możemy okazać nie zadawanie przemocy i nie krzywdzenie innych istot słabszych. Dziękuję Państwu. Dał Pan nam wielką siłę. Dziękuję bardzo. Idziemy z prawdą, mówimy o tym, co jest. Dziękuję uprzejmie. Proszę.